Beton na drogach to wysoka trwałość, 3-4-krotnie przekraczająca trwałość, nośność nawierzchni bitumicznych. Brak zjawiska kolejnowania to związane z tym większe bezpieczeństwo. Wskaźnik wypadkowości na nawierzchniach betonowych jest mniej więcej o 1/3 niższy niż na nawierzchniach bitumicznych. Wykonaliśmy ten 5-kilometrowy odcinek drogi o nawierzchni betonowej. Lokalizacja pobliskiej cementowni Ożarów, czyli sugestia, aby materiał i produkt, który jest pobliżej wyprodukowany, został użyty do budowy dróg, tworzył szansę budowy tego właśnie odcinka. Wybudowaliśmy ten odcinek w październiku 2006 roku. Od tego dnia nie prowadzimy żadnej konserwacji. Stan techniczny drogi jest bardzo zadowalający. Ta droga powstała według technologii pozwalającej na przejazd o ogromnym tonażu, dopuszczalnym do około 5 do 10, nawet i 20 ton na oś. Zaletą drogi betonowej jest to, że nie wymaga ona konserwacji. W okresie zimowym i letnim widać wyraźnie, w okresie nocnym, jasną przestrzeń przed kierowcą. Łatwiej jest prowadzić pojazdy w gorszej pogodzie nieco. Wiadomo, że dziś w środowisku wiejskim przybywa taboru o dużym tonażu. Mam tu na myśli maszyny rolnicze, sprzęt rolniczy, który wymaga jednak dróg o bardzo silnej, mocnej podbudowie i w takiej technologii wymagana jest dziś budowa dróg na wsiach. Bardzo dużo dróg zrobiliśmy dla gminy Tarnów. Myślę, że około 25 km. Można to zrobić taniej od asfaltu i są wytrzymałe, jasne. W nocy nie trzeba takiego oświetlenia. Moja firma wykonała bardzo dróg, które mają ponad 20 lat i nie potrzebują żadnych pielęgnacji. Jest taka droga w Tarnowie, które dałem 30 lat gwarancji. I nie boję się, bo mnie tu nie będzie na tym świecie, a te drogi wszystkie zostaną. Jeśli chodzi o ekologię, no asfalt niestety na osiedlach to za przeproszeniem czuć, no śmierdzi. Przy temperaturze jak w tej chwili, co mamy w Polsce. A beton nie oddaje takiej ciepoty do góry. To jest zaleta betonu. Mam styczność z nawierzchniami betonowymi od 17 lat. Tego typu nawierzchnie są jedne z najlepszych stosowanych na całym świecie. Znajdujemy się teraz na drodze, która się nazywa Przeczna Droga w gminie Tarnów. Była zaprojektowana i wykonana w technologii betonowania ślizgowego, sama nawierzchnia, jak i krawężnik ze ściekiem oraz chodnik również technologii ślizgowej, barwiony w masie na węźle betoniarskim. Nawierzchnia ta wykonywana była w okresie zimowym, w miesiącu grudniu, przy temperaturach minusowych. Tutaj Przeczna Droga jest traktowana jako dojazd do pomnika pamięci ofiar poległych podczas II wojny światowej. W takim terenie dla ruchu cięższego, jakim są autokary, należałoby zrobić drogę, która przenosi większe obciążenia. Proszę Państwa, jesteśmy w Skawinie przy ulicy Korabnickiej. Wykorzystaliśmy tu do budowy ścieżek beton. Beton akurat na tym fragmencie jest betonem wylewanym, a to wiązało się również z tym, że w bliskiej odległości od tego betonu znajdują się drzewa, które pragnęliśmy zachować, nie uszkodzić im korzeni. Ten beton ma już 2 lata, nie ma na nim żadnych pęknięć. Coś, co myślę jest bardzo ważne dla nas, jeżeli chodzi o beton, to jest uciąglenie przejazdów. Proszę zwrócić uwagę, wyjazdy z posesji są tylko zamalowane czerwoną farbą. Dlaczego beton? No, bo beton jest jasny. Nie wymienialiśmy tu oświetlenia ulicznego. Odbicie światła od tego betonu jest dość znaczne. Niepotrzebne jest w tym momencie, żeby zauważyć pieszego czy rowerzystę na betonie, bo asfalt jest o wiele ciemniejszy. Jest to również wystawione do słońca w ten ciąg pieszo-rowerowy i mimo dużej ilości zieleni udaje nam się zachować tą temperaturę w okresie upałów. Spokojnie można chodzić tutaj, nie topiąc szpilek, tak jak to jest w przypadku asfaltu. Mamy w Polsce ponad 1000 km dróg samorządowych, dróg lokalnych, dróg gminnych, które zostały wykonane w tej technologii. Wielu samorządowców, obserwując te działania, obserwując efekty tych działań, decyduje się dzisiaj na takie rozwiązania. Coraz więcej takich świadomych samorządowców chce coś zostawić po sobie. Taka betonowa droga wybudowana lokalnie będzie funkcjonować przez kilkadziesiąt lat. Tutaj nie boję się zupełnie powiedzieć tego, że bez istotnych remontów wytrzyma 50, 60, może 70 lat.